Nasz dzisiejszy program jest, tak jak to napisaliśmy, bardzo zwarty, lapidarny, ale mam nadzieję, że wszyscy uzyskają te informacje, o które im chodzi. Razem ze mną jest pan profesor Oleksy i pan doktor Maciej Matyka, którzy także zabiorą tutaj głos. Najpierw pan doktor Maciej Matyka pokaże, co robi się u nas w ramach takiego kierunku fizyka komputerowa, a przede wszystkim jak można symulować fizykę w komputerze. Symulacje są u nas nie tylko na fizyce teoretycznej, zobaczycie też później, że także mamy symulantów na fizyce doświadczalnej, ale to, co robi pan Matyka i to, co wam przedstawi, jest na pewno czymś niezwykle unikalnym. Później powiemy państwu o studiach fizyki doświadczalnej, fizyki technicznej i fizyki teoretycznej, komputerowej, ekonofizyce opowiemy, a potem tych, którzy będą zainteresowani, zapraszam na wycieczkę do takiego laboratorium nowych mikroskopów i tam zobaczycie państwo, jak to naprawdę działa. Bardzo proszę, pan doktor Maciej Matyka będzie mówił o symulacjach komputerowych. Dzień dobry, witam, bardzo dziękuję za wprowadzenie, witam serdecznie. No ja dzisiaj przyszedłem tutaj po to, żeby opowiedzieć wam o tym, czym w zasadzie ja się zajmuję i nie tylko ja, ale też osoby w naszym instytucie. Pomysł na początku był taki, żeby opowiadać o fizyce komputerowej. Ja, przygotowując się do tego wykładu, okazało się, że w naszym instytucie pracuje się bardzo szeroko nad fizyką komputerową. Nie tylko ja się tym zajmuję, więc nie będzie tylko o mojej pracy. Mam nadzieję, że po tym wykładzie, około 40-minutowym, będziecie mieć taki mniej więcej ogląd na to, kto i jak pracuje u nas i nad czym, i czym ewentualnie można się u nas zainteresować, tak? Ale żeby w ogóle zacząć, to trzeba wiedzieć, skąd się wzięły komputery w fizyce i skąd się wzięła w ogóle fizyka komputerowa i dlaczego liczymy coś na komputerach. Więc ja tytułem wstępu, żebyśmy tak troszeczkę rozluźnili atmosferę i nie myśleli cały czas o tym słowie fizyka i fizyka, które tak nie wszystkim się bardzo podoba. Zaczniemy od krótkiego filmu. Whatever you want. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Proszę państwa, dlaczego taki film, dlaczego na początku? Otóż w fizyce wiemy, mamy dwie drogi w fizyce, tak było do tej pory, tak? Do kilkadziesiąt lat temu były dwie możliwości, fizyka doświadczalna albo fizyka komputerowa. Tak, każdy z nas fizyków miał wybór. Dzisiaj, proszę państwa, mamy coś więcej. Otóż na rynku fizycznym istnieje coś takiego, co się nazywa fizyką komputerową. Fizyka komputerowa to jest tak naprawdę nic innego jak fizyka doświadczalna lub fizyka teoretyczna, ale nie na kartce papieru ani w urządzeniu, w którym mierzymy na przykład jakieś zjawisko, tylko na komputerze. Otóż okazało się, że wiadomo, bardzo dużo rzeczy można policzyć, to państwo wiedzą, nie? Fizycy, teoretycy biorą kartkę papieru, wymyślają teorie, pracują, rozwijają teorie już istniejące, zestawiają pewne fakty razem, robią coś nowego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko można zrobić, okazuje się, szybciej, na przykład, znaczy nie wszystko, ale niektóre rzeczy można zrobić szybciej, lepiej, można zrobić w przybliżeniu, można zrobić niedokładniej, ale też dochodząc do pewnych odpowiedzi przy pomocy komputerów. No i w ten sposób w zasadzie narodziła się taka kolejna jakby dziedzina fizyki, czyli fizyka komputerowa.
Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć nie tylko o tym, że u nas w Instytucie i u nas na Wydziale jest fizyka komputerowa, ale o tym, jak fizycy z fizyki teoretycznej, z fizyki komputerowej, też z astronomii, w jaki sposób pracują przy pomocy komputerów i co liczą i co mierzą. Otóż to jest kilka takich obrazków. W zasadzie wszystkie, oprócz dwóch, tutaj pochodzą od nas z Instytutu, które pokazują taki przekrój troszeczkę, jak fizyka komputerowa może zostać pokazana. Tak? To są takie może bardziej efektowne niż obliczeniowe rzeczy, ale ja może tak tytułem wstępu, więc tutaj mamy wynik symulacji takiego rozkładu linii sił pola elektrycznego na powierzchni wysymulowany u nas na piątym piętrze przez grupę pracującą z metodami dynamiki molekularnej. To jest akurat obrazek z internetu, który pokazuje pewien wybuch, tak? To taka symulacja, która jest bardzo efektowna, bardzo ładnie wyglądała. To, co mamy tutaj, to jest struktura upakowanych kulek, to wysymulowane u nas do projektu związanego z porowatością dna oceanu, gdzie badaliśmy, w jaki sposób zmienia się porowatość takiej próbki, jeżeli ją upakujemy w pudełku. Tak? To, co mamy tutaj, to jest przepływ przez ośrodek porowaty, tak? Taką reprezentację takich sztywnych przeszkód tutaj białych, to jest przepływ płynu takimi różnymi kanalikami. Tutaj mamy kropelkę wpadającą do naczynia, którą widać wyraźnie, że mamy tutaj taką kroplę kawy, która po wpadnięciu do naczynia powoduje powstanie takiego krateru. Tak, to znowu symulacja, którą można zobaczyć w ruchu. Tu mamy rozkład, jak dobrze pamiętam, pola elektrycznego znowu wysymulowany dla takiej geometrii ostrza w mikroskopie badanym w naszych instytutach. Ale gdzie ta fizyka przy pomocy komputerów może być przydatna? Jak Państwo pomyśleli o studiowaniu, to na pewno myślicie o tym, gdzie można w ogóle znaleźć pracę kiedyś. Więc ja oczywiście ja pracuję tu w Instytucie, ja skończyłem tą fizykę komputerową u nas i już widzę, gdzie nasi studenci pracują. Więc pierwsze takie miejsce może pracy albo zainteresowania ludzi związanych z fizyką i w ogóle i też z komputerami, no to jest oczywiście branża IT. Ja tu może nie wspomniałem o tym tak bezpośrednio, ale jakby absolwent nasz to jest ktoś poszukiwany z tego powodu, że jest nas niewielu. To jest bardzo wartościowe na rynku pracy dzisiaj. Informatyków jest troszeczkę więcej. Jakby kogoś, kto ma coś, jakiś jeden jeszcze taki dodatkowy atut, jest trochę mniej. No, gdzie tego się używa? No więc badania materiałów to są różne filmy, takie firmy, centra badawczo-rozwojowe, gdzie jakby szuka się różnych właściwości takich, prawda, przy pomocy symulacji, przy pomocy różnych modeli. Prognoza pogody to jest temat, wbrew pozorom, nie tylko 5 minut w programie telewizyjnym na wieczór do wiadomościach, ale to jest dosyć duży jakby część badań, ponieważ to się wiąże nie tylko z prognozowaniem pogody na przyszłość, czyli takim przewidywaniem pogody, ale też z prognozowaniem właśnie tu napisem o hydrologii, powodzie, tak, prognozowanie tego, w jaki sposób się zachowują rzeki i tak dalej, więc to jest jakby tutaj bardzo duże zastosowanie. Przemysł wydobywczy to jest teraz nośny temat. Ja się spotkałem już z dwiema propozycjami ludzi, którzy przychodzili z zewnątrz do nas, żebyśmy może weszli w jakiś taki projekt związany z łupkami. To jest teraz bardzo, bardzo ważne, również ze względu na sytuację polityczną u nas. Więc jakby to są takie tematy, gdzie fizycy i w ogóle ludzie, którzy są jakby praktykami, ponieważ my jesteśmy bardzo praktycznie nastawieni do komputerów i do informatyki, są jakby bardzo, powiedziałbym w cudzysłowie, użyteczni. Co dalej? Medycyna, to pokażę Wam takie wyniki, które też u nas zostały wygenerowane, gdzie pracowaliśmy nad przepływem krwi przez układ krwionośny człowieka, co jest też bardzo ciekawym tematem, ponieważ jakby to jest temat, który interesuje każdego, więc gdziekolwiek bym nie występował z tymi moimi różnymi symulacyjnymi wykładami, to jak tylko zaczynam mówić o aortach, o przepływie krwi, to zaraz jest duże zainteresowanie, bo to jakby jest bardzo ważne dla nas. To jest przewidywanie, prawda, powstania tętniaka, to jest jakby, no to jest nasze życie, tak? Więc tutaj też fizycy komputerowi i nie tylko komputerowi mają swój duży wkład. I przemysł rozrywkowy. To jest temat, który mnie osobiście bardzo interesuje od lat. To był powód, dlaczego w zasadzie ja się zainteresowałem fizyką. Zawsze gdzieś tam w tyle głowy mam,
że tą fizykę można użyć w czymś takim, co się nazywa efektami specjalnymi, czyli filmy, gry. W tej chwili przemysł rozrywkowy to jest w zasadzie nieograniczone pole możliwości, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy dla nas, dla studentów, dla ludzi zajmujących się informatyką, to wy na pewno wiecie. Sklepy internetowe, prawda, na przykład takie jak App Store, to jest miejsce, gdzie ktoś, kto potrafi coś więcej niż taki zwykły programista, czyli na przykład zna fizykę, bo to jest coś, co my wam chcemy zaoferować, jeżeli zna coś więcej, czyli właśnie na przykład tą fizykę, jest w stanie, prawda, wybić się i troszeczkę nawet sobie jakby zarobić, prawda? Czyli to jest bardzo ciekawa rzecz. A teraz dwa słowa o tym, jak ja się zainteresowałem w ogóle fizyką, ponieważ ja od lat w zasadzie, ja, że tak powiem, urosłem z komputerem przy ręce, miałem ileś tam lat, nie pamiętam, jak mi tata kupił komputer i zawsze myślałem, że będę informatykiem. No więc okazało się, że na informatykę, żeby się dostać 15 lat temu, ojeju, 15 lat temu, tak, to trzeba było zdawać bardzo dobrze, zdać matematykę. Ja ją zdałem dobrze, ale tam było wtedy 9 kandydatów na jedno miejsce. No i się nie udało, no i pomyślałem, co to dalej zrobić. No i okazało się, że gdzieś tam ktoś, jakiś kolega powiedział mi, chodź na fizykę, to jest taka fizyka komputerowa. No ja przyszedłem dlatego, że jest fizyka komputerowa, ja nie myślałem o fizyce. No ale potem, jak już zacząłem te studia, po kilku miesiącach, gdzieś ktoś mi pokazał książkę do symulacji, bo ja tak, no to fizyka, no to symulacje, to będę szukał, co tam można zrobić. No i tę książkę do symulacji otworzyłem, Davida Pottera, i zobaczyłem ten rysunek. Dokładnie ten. Ja popatrzyłem na ten rysunek, powiedziałem, kurczę, on wygląda naprawdę jak taka kropelka wody, która wpadła do głębokiego zbiornika. Jak ja bym chciał zobaczyć, jak to się rusza. A w tamtych czasach, nigdy myślałem, że powiem, nie, 15 lat temu, w tamtych czasach, kiedy ja zaczynałem studia, to nie było tak, że wszystko na internecie było, nie? No bo teraz wiadomo, to już byśmy pewnie znaleźli nie jedną taką kropelkę, wtedy nie. Ja tak usiadłem i sobie myślałem, to co teraz zrobię? No to zacząłem grzebać. No i grzebię w tej książce, no ale niestety tam to było takie niezbyt dobrze opisane, ale udało mi się na internecie zresztą znaleźć taką pracę, raport z 1965 roku, który oryginalnie właśnie, w którym oryginalnie te metody były opisywane, to z tego raportu ta kropelka została, nie, kropelka została wzięta z artykułu, który po tym raporcie został wyprodukowany. W każdym razie w 1965 roku, lata świetne temu, grupa Welcha Harlowa, to jest bardzo znany człowiek, Shannona i Daly'ego z Los Alamos Laboratories, opublikowała raport, w którym opisali taką metodę, która służy właśnie do symulacji takich rzeczy, takich kropelek, takich właśnie takich rzeczy. No i ja ten raport był na stronie internetowej. Ja go ściągnąłem. Co się okazało? Po 2 latach Los Alamos Laboratories, ze względu na jakieś kwestie polityczne, naprawdę nie mam pojęcia dlaczego, zamknęła dostęp do wszystkich swoich raportów. Do dzisiaj tego raportu zdobyć nie można. Nie wiem, w jaki sposób ze Stanów Zjednoczonych się takie rzeczy ściąga. My dostępu do niego nie mamy, ale ja ten raport mam wydrukowany. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć, to zachęcam. Można sobie piękne rysunki zobaczyć, w jaki sposób się pisało takie rzeczy kiedyś. To są całe tutaj diagramy tego programu, który służy do symulacji właśnie takich przepływów. Można obejrzeć, jak to wygląda, jak taki program jest zapisany. Zachęcam. No i ja z tego raportu korzystałem. Usiadłem i chyba przez rok siedziałem i przepisywałem ten program. Ja nie wiedziałem, co ja robię. Ja nie wiedziałem, jakie równania ja rozwiązuję. Potem teraz przez lata siedzę i studiuję to, nie? No bo to teraz przyszła, prawda? To jak to się mówi, kryska na matyska, trzeba zacząć teraz studiować. I teraz studiuję ten temat, tak? Ale wtedy, za tamtych czasów to wyglądało w ten sposób. Więc można, ja w zasadzie jestem zdania, że nieważne, od której strony się zaatakuje problem, ważne, żeby do niego wejść do środka i się rozejrzeć. I tutaj, jeżeli kogoś interesuje fizyka albo fizyka komputerowa, to naprawdę zachęcam, jak się czegoś nie wie, to można się nauczyć. To są wszystko z różnych stron ważne, żeby robić to, co się chce. Więc teraz mam nadzieję, przekonam was chociaż trochę, że jest kilka ciekawych rzeczy. No więc jeszcze dwa słowa o tym raporcie. To jest wynik stąd, jest to na którejś tam stronie. To te symulacje wyglądają w ten sposób. One oczywiście nie wyglądają bardzo nowocześnie, ale no, mi akurat osobiście, nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, w tym kolorowym, bardzo takim zróżnicowanym świecie, to estetycznie bardzo to pasuje, bo to reprezentuje dokładnie to, co ma reprezentować, czyli przepływ płynu. To, co widać tutaj, to są takie cząsteczki. Równania, które rozwiązujemy, to są równania przepływu Navier-Stokesa, to są takie duże, nieliniowe równania. Wbrew pozorom da się je rozwiązać z taką podstawową wiedzą z matematyki, takiej podstawowej algebry, tylko trzeba znać metody numeryczne. No i my tych metod numerycznych na przykład
przykład uczymy. Uczymy też, ja patrząc na to, jak to rozwiązanie wygląda po tych latach, kiedy ja już mniej więcej wiem skąd się te metody biorą, jak się je wyprowadza i tak dalej, kiedy już ten temat zacząłem studiować, to na takim wydziale jak nasz, czyli na my nie uczymy dokładnie na przykład takiej metody, ale uczymy elementów składowych, czyli jakby jeżeli ktoś jest zainteresowany, to z tego, czego my nauczymy, można sobie wybrać to, co jest najważniejsze, żeby takie rzeczy rozumieć. I to warto pamiętać, jak już się te studia zacznie, jakieś tam, że to tak jest. No i tu jest wynik tego, to jest wynik już takiej symulacji w ruchu. Nie mam tej kropelki, ona nie okazała się aż tak efektowna. W każdym razie na pokazy się nie nadaje, bo to jest 5 sekund, takie plum i już, no i co? Nie? Kogo to interesuje? Mnie to akurat bardziej mi się podoba ten przykład, bo on pokazuje bardzo szerokie spektrum zjawisk takich hydrodynamicznych, które to spektrum jest bardzo bogate, to znaczy tu Państwo widzieli, tu są takie rozbryzgi płynu. Ja nie patrzyłem się, to może jeszcze raz powiem. Więc tutaj mamy dwa takie strumienie, które jeden z tej strony, potem włączamy od tej strony. Tu widać wszystkie takie zjawiska typu właśnie powstawanie wirów, rozbryzg tego płynu i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to bardzo efektowne. Można oczywiście z tego zrobić bez problemu symulację trójwymiarową i takie coś zostało zrobione. My też tam mamy takie różne próby, ale to jakby tutaj nie chciałem za długo o tym mówić. Dwa słowa tylko. W roku 97 to była grupa z Uniwersytetu Stanford, bardzo znanego, Dolina Krzemowa, wiadomo. Tam była taka grupa, która wzięła metodę właśnie tą Simple Mark, znaczy tą metodę Mark, która jest w tym raporcie, o którym mówię. Zrobiła ją w trójwymiarze, pokazała dużo ładniej. Nic więcej nie zrobili. Jedna z najbardziej znanych prac w grafice komputerowej, która dotyczy symulacji płynów. Na podstawie tej pracy powstały efekty do wielu filmów. Na przykład, jak nie wiem, czy pamiętacie taki film Shrek, w którym to pierwsza część Shreka, a tam jest taka scena, w której Shrek bierze prysznic błota. Właśnie ten prysznic z błota to jest metoda cząstek znaczonych. Dobrze wiedzieć, nie? Że coś takiego w ogóle się robi. No dobra, a teraz jak to wygląda u nas na wydziale? Więc na naszym wydziale prowadzi się symulacje w różnym kontekście. To znaczy nie tylko w celu zabawy, tak jak to było moim celem na początku, jak zaczynałem studia, ale też w celu wyliczenia pewnych rzeczy, prawda, przeprowadzenia badań, zbadania jakichś zjawisk. Więc najpierw o tym, czym ja się zajmuję, plus kilka osób od nas z wydziału. Więc żeby w ogóle móc o tym opowiadać, to trzeba znać strukturę. Tutaj będziecie Państwo mieli szansę posłuchać panów dyrektorów instytutów, jeżeli chodzi o ofertę dydaktyczną, a ja jedno słowo na temat, jaki jest podział tego wydziału. Więc Wydział Fizyki i Astronomii dzieli się na trzy instytuty. To jest Instytut Fizyki Teoretycznej, w którym ja pracuję, Instytut Fizyki Doświadczalnej, tak? I Instytut Astronomiczny. Te trzy instytuty zajmują się różnymi rzeczami, niektóre się pokrywają, czy jest bardzo szeroka współpraca między nami na niektórych polach. Generalnie taki jest podział. Ten podział warto znać, warto wiedzieć, bo jeżeli będziecie zaczynać studia, no to wtedy, prawda, wybieracie na przykład specjalność i wtedy ta specjalność należy do różnego instytutu. Ale najpierw o czym ja się zajmuję. Więc ja zacząłem się zajmować, znaczy skończyłem studia, tą kropelkę zrobiłem w ramach pracy magisterskiej, no a potem był taki pomysł, że może zostanę na studiach doktoranckich, no i czym się będę zajmował. No i mój aktualny promotor wymyślił, że skoro ja się zajmuję przepływami, a on się zajmuje fizyką statystyczną, znaczy tak mi się wydaje, że tak wymyślił, bo to nie jest człowiek, który mówi, czemu coś wymyślił, ale wpadł na pomysł, że zróbmy ośrodki porowate, bo ośrodki porowate to jest połączenie takie bardzo bezpośrednie fizyki statystycznej z hydrodynamiką. No i tak się stało, zajęliśmy się tym. To, co Państwo tutaj widzieli, to jest przepływ, już jeden z wyników, który służył do, prawda, przedstawienia mojej pracy doktorskiej. To jest przepływ płynu przez układ takich przeszkód. One są tutaj może niezbyt wyraźnie zaznaczone, ale to są nieprzepuszczalne przeszkody, przez które nie może przepłynąć żadna woda, tak? Płyn ani inna substancja. One są sztywne, tutaj są dwuwymiarowe. One są sztywne i pomiędzy nimi płynie ciecz. I tutaj, żeby Państwu uświadomić, jakie to jest zjawisko, które obserwowaliście, to, co widzicie tutaj teraz, kiedy te cząstki się już zatrzymały, ja jeszcze raz puszczę, to są kanały, które zostały wyodrębnione
samoistnie, to znaczy myśmy nie wskazali tym cząstkom, gdzie one mają płynąć, myśmy tylko założyli geometrię plus rozwiązaliśmy równania przepływu. No i to jest bardzo ciekawe, ponieważ poprzez takie badania, jeżeli jesteśmy w stanie taką geometrię na przykład odczytać z badań rezonansem czy jakimś innym urządzeniem, to jesteśmy w stanie wyliczyć pewne makroskopowe, czyli takie objętościowe, duże własności. Co to znaczy? No na przykład jak mamy przemysł wydobywczy, to tam ludzie są zainteresowani naprawdę, szczerze mówię, że tak jest, bo liczą takie rzeczy, takim parametrem, który nazywa się przepuszczalność. To jest parametr, który pozwala nam na to, żeby określić, jaka część płynu zostanie przetransportowana przez ośrodek porowaty o jakiejś strukturze, w zależności od tego, jakie przyłożymy ciśnienie. Jak znamy ten współczynnik przepuszczalności, to jesteśmy w stanie przewidzieć, ile nam tej ropy naftowej wypłynie, jak przyłożymy jakieś ciśnienie do próbki, tak? No i to jest oczywiście ciekawe, no wiadomo z jakiego powodu. Teraz ten temat gazów łupkowych jest taki na czasie, tam jest zupełnie inna historia. Gdyby to miało reprezentować gazy łupkowe, to tego płynu tutaj to by były takie szczelinki, które są tutaj pooddzielane i nic by nie przepłynęło. Trzeba byłoby ten układ pociąć, poszatkować i dopiero wtedy coś by przez to przeszło. I to jest właśnie to, jak wygląda skała łupkowa. Więc jak Państwo słyszą, czemu wydobycie gazów łupkowych jest tak kontrowersyjne? Dlatego, że w zasadzie musimy przesiać nasz jakiś obszar gruntu, tak? Przez takie sito, które tnie wszystko, co znajdzie na swojej drodze. Więc tam nie zostaje w zasadzie nic. Musimy, to tak jakbyśmy wzięli sitko i jakąś część ziemi i przepchali przez takie bardzo drobne szczeliny. Tak wygląda wydobycie gazów łupkowych. Ale co dalej? No więc ja oczywiście, to był mój temat na doktora, ale gdzieś tam po drodze oczywiście cały czas ta grafika komputerowa i te efekty tkwiły. Ja sobie wymyśliłem, żeby zrobić z tego coś takiego bardziej wizualnie interesującego i w związku z tym, że jednym z najgorszych momentów na każdym wykładzie jest 15 minut po, kiedy wszyscy zasypiają, co zresztą to nie jest żaden zarzut do Państwa, ale już widzę, że już jest ten moment, więc ja będę chciał Państwu teraz pokazać coś, co Państwa obudzi, mam nadzieję. To znaczy pokażę ten sam przepływ, ale w innym kontekście. Znaczy ja sobie kiedyś siedziałem przy komputerze, ponieważ ja mam taką grupą, pracujemy nad różnymi takimi animacjami, to jest jakby odbiorców mamy na tak zwanej demoscenie komputerowej, tworzymy takie programy audiowizualne, to jest jakby celem tego jest tak naprawdę wyjazd na taką imprezę, gdzie tych ludzi, którzy to robią jest nie wiem, 1000 i my pokazujemy tam też to, co my robimy. No i to w 2009 roku zrobiliśmy takie demo, to się nazywa demo, w którym użyliśmy tych efektów, które ja miałem właśnie w doktoracie. No i chciałbym Wam to pokazać, tak tytułem troszeczkę rozluźnienia znowu. Więc gdzieś tam siedziałem, wymyśliłem, że okej, zróbmy coś takiego jak ten przepływ przez ośrodek porowaty, ale przez inną geometrię. Tak, bardziej tak artystycznie, żeby zrobić coś, żeby to wyglądało jakoś inaczej. No i padłem na takie zdjęcie, to znak czasów, strona www.freephoto.com, tak? Darmowezdjęcia.com, gdzie znalazłem takie zdjęcie fajne drzewa. I jakoś mi padło do głowy, czemu nie przepuścić płynu przez to drzewo? No i powiększyłem to, zrobiłem z tego bitmapę. Tutaj dorobiliśmy takie przeszkody, które mają reprezentować jakiś grunt. No i co z tego powstało? Więc żebyście zobaczyli, no i co zrobiliśmy? Przepuściliśmy po prostu przepływ tutaj przez ten biały obszar. Nie? I co powstało, to zaraz Państwo zobaczą. A demo to chcę Wam pokazać nie tylko dlatego, że jest tam efekt właśnie ten z płynem, ale dlatego, że jest tam kilka innych efektów związanych z fizyką. I może ja o nich nie będę wszystkich mówił, ale zobaczycie sobie coś, co jakby pokażę Wam troszeczkę szerzej, gdzie fizyka komputerowa może być użyta w takich efektach. Demo nazywa się Crash i zostało zrobione wspólnie z drugim fizykiem zresztą z Opola, który dbał o stronę wizualną, co zresztą widać, że jakoś to wygląda. Thank you.
Tak, więc to demo było wypuszczone w roku 2009, bo od tego czasu wiele się wydarzyło. W każdym razie samo demo, tak jak Państwo widzieli, ono zawiera wiele efektów. Ja tam byłem odpowiedzialny za fizykę, wszystkie programy związane z tymi różnymi, że coś się zderza, coś przepływa, coś. To ja za to miałem bardzo dobrego współpracownika, który odpowiadał za stronę wizualną. A ja tego bym tak nie zrobił, nie dałoby się tego tak ładnie zrobić. A teraz o nauce ciąg dalszy, czyli co dalej, co u nas się dalej robi. Jeszcze dwa słowa, ja ciągle, no ponieważ jakby mam tą szansę, że to ja tutaj występuję, więc oczywiście o tym, co mnie najbardziej interesuje, czyli jakby kilka lat później, co żeśmy zaczęli robić. W tym roku zaczęliśmy, znaczy jakieś 2-3 lata temu, bo ja już po obronie doktoratu zająłem się przepływami w ośrodkach porowatych trójwymiarowych, które są dużo bardziej interesujące już dla z punktu widzenia zastosowań, bo są takie bardzo rzeczywiste. To jest przykład wizualizacji ośrodka, w którym ciecz płynie w trzech wymiarach. Ta wizualizacja już sama w sobie nie jest prosta, żeby to jakoś pokazać, żeby było coś widać. Państwo widzą te wszystkie linie, które tutaj przepływają, to są linie, tak zwane linie prądu, czyli linie, po których płyną cząstki płynu. Gdyby to puścić wszystko w ruch, to widzielibyśmy cząstki przepływające przez ten ośrodek w trzech wymiarach. I to są ośrodki w dużej skali, stąd, ponieważ ja znowu nie będę o tym dużo wspominał, ale tak, żeby Państwo byli świadomi, że my liczymy te rzeczy na superkomputerach również, ale nie tylko, również liczymy na kartach graficznych. No i to są właśnie też między innymi wyniki, które są liczone na takich nowoczesnych kartach graficznych GPU. To jest taki fajny temat, te symulacje się też robi na fizyce komputerowej u nas w grupie. Druga rzecz to są przepływy przez ośrodki, to znowu to już jest najnowszy temat, którym ja się zainteresowałem, to jest przepływ przez ośrodek, ale tak zwany przepływ wielofazowy, czyli mamy nie jedną fazę płynu jak do tej pory, tylko dwie. I to jest w kierunku oczywiście tych rzeczy związanych z przemysłem wydobywczym, tam gdzie mamy na przykład ropę naftową albo jakiś gdzieś w dnie, znaczy w jakimś ośrodku, no to co widzicie tutaj to jest jedna faza płynu, w której również jest rozwiązywany problem przepływu, czyli taki problem numeryczny i druga faza, na przykład faza o większej gęstości, tak, pomiędzy którymi nie zachodzi, znaczy jedna w drugiej się nie rozpuszcza, jest napięcie powierzchniowe i zjawiska kapilarne. No i to, co widać, to jest znowu przepływ przez taki ośrodek, gdzie mamy przeszkody i te przeszkody nam nie pozwalają, żeby ten płyn płynął. Dobrze. Kolejna rzecz to są medycyna. Tak? Ja wspominałem o tym, że również zastosowania medyczne są jakby przedmiotem badań fizyki i fizyki komputerowej. No i to, co Państwo tutaj widzą, to jest geometria aorty brzusznej człowieka. Aorta brzuszna człowieka, ja też w tym projekcie się o tym dowiedziałem, co to jest, nigdy mnie to nie interesowało. To jest taki odcinek aorty, który znajduje się mniej więcej tutaj. To jest odcinek aorty, który jest charakterystyczny z tego powodu, że jest tutaj takie rozwidlenie. To rozwidlenie to jest rozwidlenie na dwie części. To jest obszar, w którym jakby aorta ma, nie jakby, tylko to jest obszar, w którym aorta ma największą średnicę. No i to ma pewne konsekwencje dla przepływu i dla własności przepływu krwi przez tą aortę. Jedną z konsekwencji jest to, że osoby, które są starsze na przykład, albo które nie dbają o swoje zdrowie, są narażone na powstawanie tak zwanego tętniaka, czyli w tej części aorty bardzo często dochodzi do takiego efektu rozdmuchania balonu, tak? Czyli do powiększenia się średnicy aorty, który w konsekwencji może doprowadzić do pęknięcia tej aorty, a to w konsekwencji może doprowadzić do śmierci. Największy problem z tą chorobą w ogóle związaną z aortą jest taki, że ona jest tego się nie widzi, dopóki ta aorta nie pęknie. Znaczy uczucie pewnego bólu tutaj w okolicy brzucha jest jedynym symptomem, tak? Warto wiedzieć, ja nie wiedziałem, dowiedziałem się przy tym projekcie. A co myśmy tutaj robili? Myśmy zajmowali się, oczywiście przepuściliśmy przez tą aortę płyn, co okazało się na początku zadaniem prostszym niż przepuszczenie płynu przez ośrodek porowaty. A następnie policzyliśmy tak zwane naprężenia styczne na powierzchni tej aorty, czyli naprężenia, które są wywoływane przez przepływający płyn. Te naprężenia w konsekwencji są właśnie ich jakby postać, czyli wizualizacja tych naprężeń może stanowić dla lekarza dodatkowe narzędzie do diagnostyki. To jest przynajmniej coś, co myśmy wierzyli, robiąc ten projekt. To jeszcze kontynuujemy, to jest wspólnie z firmą z Wrocławia, która próbuje te rzeczy komercjalizować. I to, co widzicie tutaj, to jest chyba jedyny moment
pierwszy raz w życiu nigdy nie widziałem takich rysunków, żeby ktoś naprężenie elastyczne pokazywał z wewnątrz aorty, więc jesteście teraz, proszę Państwa, wewnątrz aorty brzusznej człowieka, widokiem kamerą skierowaną w kierunku rozwidlenia. Czyli to, co widzicie, to jest rozwidlenie aorty brzusznej od środka. Efekt numeryczny, wynik symulacji. No ale nie tylko przepływy u nas się robi. I chciałem Wam pokazać kilka slajdów z badań moich kolegów i współpracowników z grupy i nie tylko, również z drugiego instytutu, z Instytutu Fizyki Doświadczalnej, gdzie również komputerów się używa. To, co widzicie tutaj, to jest slajd przygotowany przez doktora Janusza Szwabińskiego ode mnie z grupy, który zajmuje się takimi symulacjami, które może nie są aż tak efektowne na pierwszy rzut oka, ale reprezentują bardzo ciekawe zjawiska, bo dotyczące biologii ekosystemów. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany biologią, to również takie badania się u nas prowadzi. Janusz Szwabiński prowadzi badania związane z układami drapieżca-ofiara. To są takie modele, w których na sieci kwadratowej rozkłada się tak zwane, to są wilki i zające. Można nazwać w dowolny sposób, bo fizycy zwykle to tam wiecie. Zero to wilk, jeden to zając i mamy sieć kwadratową, na której, prawda, cały ekosystem się dzieje. No i badane są tak naprawdę, zakładane są pewne relacje pomiędzy tymi obiektami, nakłada się tam jakieś pożywienie, takie rzeczy i bada się, w jaki sposób rozkłada się na przykład liczebność wilków i zajęcy w czasie, w zależności od tego, jaki jest model ekosystemu. To ma swoje znaczenie w prognozowaniu zachowania ekosystemu w dużej wielkości, gdzie takie modele się używa, są również zastosowania praktyczne. Więc to jest jakby pierwsze ciekawe zastosowanie takie inne fizyki, komputerów w fizyce. Drugie, to jest dr Tomasz Pawisiak, którego wczoraj poprosiłem o wysłanie mi takiego zdjęcia ze swoich badań. To jest jeden naprawdę bardzo drobny wycinek, to wszystko, co ja Wam pokazuję. Taki po prostu, który wydaje nam się po prostu być może najciekawszy dla Was. Wszyscy, których prosiłem, mówili, ale ja nie jestem w stanie na jednym slajdzie pokazać wszystkiego, co robię. No dobra, ale jedną rzecz chociaż, nie? Więc tutaj macie znowu jedną rzecz z badań. To, co jest tutaj, to jest przykład, to jest wizualizacja powierzchni ciała stałego. Czyli mamy ciało stałe, którego sieć jest siecią krystaliczną, sieć ułożenia atomów, tak? Czyli to, co widzicie tutaj, to są pojedyncze atomy tworzące cząsteczki, które budują sieć krystaliczną ciała stałego. Ta sieć krystaliczna jest stabilna w tym sensie, że jeżeli uruchomilibyśmy symulację takiego układu, to nic by się ciekawego nie działo, ale na tą sieć nakładane są atomy innego pierwiastka, inne pierwiastki, tak? Inne atomy. I te inne atomy poprzez oddziaływania z tą siecią krystaliczną zaczynają na przykład dokonywać pewnych, znaczy podlegają pewnym fizycznym zjawiskom, na przykład zjawisku dyfuzji po powierzchni, czyli taki atom potrafi przechodzić nam po powierzchni jakiegoś ciała stałego, zjawisku na przykład łączenia się w większe klastry i to, co widzimy tutaj, to jest symulacja ab initio. To chciałbym, żebyście z tego tak naprawdę zapamiętali to słowo kluczowe, kiedyś jak będziecie mieć do czynienia z fizyką, chemią lub jakimiś takimi obliczeniami. Słowo ab initio, czyli badania, które prowadzi się wychodząc od zasad podstawowych, czyli nie zakładając żadnych modeli takich empirycznych, ani modeli takich, które są wyprowadzone na gruncie eksperymentu, tylko z zasad podstawowych fizyki, czy takich najbardziej fundamentalnych praw fizycznych. I te symulacje są bardzo trudne, one trwają bardzo długo i są bardzo trudne w sensie takim teoretycznym. Ich zrozumienie jakby teorii stojącymi za nimi nie jest niczym prostym, to wymaga studiów, ale są ludzie, którzy się tym zajmują, również u nas. Więc to są bardzo, więc jakby pokazanie tego, że my się tym zajmujemy, jest w środowisku fizycznym czymś bardzo, bardzo dobrze widzianym. Druga grupa, która zajmuje się symulacjami ab initio, w bardzo ciekawym kontekście, to jest grupa, w której pracują doktor habilitowany Robert Kucharczyk i jego doktorant Rafał Topolnicki, którzy dla mnie przygotowali taki slajd, na którym jest pokazany jakby fragment ich badań nad takim tematem jak elektronika molekularna. Ja nie jestem specjalistą w tym temacie, ale mniej więcej próbowałem się od nich dowiedzieć, o co dokładnie chodzi. Więc o co chodzi? Chodzi o miniaturyzację. Otóż, proszę Państwa, dochodzimy do momentu, w którym krzem i jakby takie tranzystory
i bramki logiczne, które standardowe już osiągają swój limit, to wszyscy wiemy, procesory przestały się rozwijać tak, jak rozwijały się do tej pory, w tej chwili dokłada się dodatkowe rdzenie i żeby stworzyć te procesory na nowo, tak naprawdę, szuka się różnych dróg, tak? Słyszymy wszyscy o komputerach kwantowych, o jakby próbach miniaturyzacji różnych rzeczy. Jedną z dróg jest właśnie elektronika molekularna, czyli elektronika, w której podstawowe elementy, na przykład takich komputerów czy czegoś, są wykonane w technologii takiej, w nanotechnologii, gdzie jakby informacja przekazywana pomiędzy dwoma elektrodami na przykład jest przekazywana na poziomie jednej molekuły, czyli jedna molekuła jest jakiegoś typu jest przekaźnikiem informacji z jednej elektrody do drugiej, na przykład tutaj, tak? I takie jakby u nas badania teoretyczne prowadzi się w Instytucie Doświadczalnym, gdzie prawda symuluje się przy pomocy znowu symulacji ab initio, czyli symulacji pracującej na takich pojedynczych atomach, wychodzącej z badań podstawowych, symulacje tego typu zjawisk. Kolejna rzecz to są badania prowadzone u nas w Instytucie Fizyki Teoretycznej. Są badania, na przykład tutaj, znowu to jest tylko wycinek bardzo szerokiego, jakby szerokiego spektrum wyników, które posiadamy z tego. W każdym razie to, co widzicie tutaj Państwo, to jest wynik działania modelu powstawania facetek, czyli takich struktur. Proszę mi poprawić, Panie Profesorze, jeżeli coś źle mówię, ponieważ mamy tutaj współautora tych badań. Ale tutaj mamy taki wynik działania modelu, w którym powstają facetki, czyli takie struktury, jak to powiedzieć, spiczaste, tak, na powierzchni, również z badań takich zbliżonych do badań dynamiką molekularną, a następnie jakby celem tych badań było wygenerowanie pola elektrycznego, który od tej powierzchni jest generowany. To nie są proste rzeczy. Żeby to zrobić, trzeba połączyć kilka metod numerycznych, kilka metod takich z fizyki komputerowej. Jakby tutaj po długich, długich badaniach udało się takie pola elektryczne wygenerować. No i to są badania z fizyki teoretycznej. I ostatnia rzecz, którą udało mi się przygotować, jeżeli chodzi o takie rzeczy związane z fizyką komputerową i badaniami, to jest coś, znowu chyba już najnowsza rzecz, którą ja się tam próbuję zajmować, ponieważ ona jeszcze nie powstała. Będziemy próbować we Wrocławiu stworzyć coś takiego, znaleźć taka grupa osób z Instytutu Fizyki, znaczy z Instytutu Informatyki oraz ze studia filmowego CETA we Wrocławiu, która próbuje powoli organizować coś, co się nazywa SIGGRAPH Chapter. SIGGRAPH Chapter to jest taka, to jest już formalna organizacja. Jeżeli Państwo troszeczkę słyszeli o grafice komputerowej, to na pewno słyszeli o czymś, co się nazywa konferencją SIGGRAPH. To jest konferencja, na której jakby zjeżdżają się ludzie z całego świata, naprawdę najbardziej zainteresowani grafiką. Tam spotkacie ludzi, którzy robią filmy właśnie, Shrek, Pixar, tam mają wykłady najwięksi ludzie tacy z grafiki komputerowej. No i ta organizacja SIGGRAPH, która jakby, znaczy ACM, która organizuje SIGGRAPH, pozwala takim grupom mniejszym trochę na świecie, które są zainteresowane grafiką, na to, żeby się zorganizowały, dostały nazwę, prawda, SIGGRAPH i w ramach tej nazwy organizowały na przykład meetingi, konferencje, jakieś takie różne działalności naukowe. No i my coś takiego próbujemy zrobić. Tu jest wynik działania symulacji takiej aerodynamicznej symulacji transportu takich obiektów przez przeszkodę, który jest pierwszym krokiem do tego, żeby to włożyć w bardziej takie już jakby filmowe ubranie, tak? Gdzie będziemy próbować wygenerować jakąś piękną scenę. Tutaj właśnie z osobami z studia filmowego CETA próbujemy jakby nawiązać współpracę. To nie jest łatwe. To są rzeczy, które ja myślę, efektów możecie się Państwo spodziewać za rok, za dwa. Myślę, że prawda, udało mi się najbardziej aktualne rzeczy Wam pokazać. Nic nie chowałem. I teraz króciutko o tym, co jest tak naprawdę najważniejsze na naszym wydziale, czyli o studentach. Proszę Państwa, bo my oczywiście prowadzimy badania naukowe, ale jedną z naszych głównych jakby zadań, jeżeli chodzi o wydział, to jest dydaktyka, tak? I uczenie studentów. Otóż nasi studenci, tutaj będę powiem krótko, ale w zasadzie tylko o studentach, czy najwięcej o studentach fizyki komputerowej, zajmują się różnymi rzeczami.
ale między innymi prowadzą też projekty. Dużo naszych przedmiotów są przedmiotami, które są zorientowane na projekty i to są symulacje, gry komputerowe i aplikacje mobilne. Pierwsza symulacja, którą chciałem pokazać, to jest dynamika molekularna pana Michała Sokołowskiego z 5 roku fizyki, który rok temu przygotował to w ramach programu, znaczy w ramach przedmiotu, który wspólnie z panem profesorem Aleksym prowadzimy dla wyższych lat fizyki komputerowej. Ja prowadzę tam ćwiczenia, to co widzicie to jest rozpad klastra dynamiką molekularną, policzoną dynamiką molekularną w dwóch różnych temperaturach, znaczy zachowanie klastra. Tutaj widzimy klaster jest stabilny, po prawej stronie klaster się rozpada. Druga rzecz to jest gra komputerowa tego samego studenta. Widzicie Państwo, student, który zajmuje się poważnymi symulacjami komputerowymi, a tutaj na przedmiocie programowanie gier komputerowych wykonał grę. Ja wiem, że ta gra nie wygląda tak jak najbardziej topowe gry z, prawda, z App Store'a, ale to, co Państwo widzicie, to jest efekt 4 miesięcy pracy, w zasadzie 2 godziny w tygodniu. Ten człowiek, nie wiem ile więcej on tam nad tym siedział, ale 2 godziny w tygodniu to jest tyle, ile trwał ten przedmiot. Wydaje mi się, że był dosyć bardzo zajęty jakby innymi rzeczami, nie mógł tak naprawdę siedzieć 4 miesiące cały czas. Więc nieźle, no udało się zrobić, grę zrobił, można pograć, można ją ściągnąć. Kolejna rzecz to jest student, o którym chciałem wspomnieć, student z 1 roku, który przyszedł do mnie na zajęcia z praktycznego wstępu do programowania, który nie potrafił w zasadzie nic zanim przyszedł. Zaczął programować, po 2 miesiącach jest w stanie wygenerować takie rysunki, to są wizualizacje pól potencjału grawitacyjnego pochodzącego od rozkładu mas. Tutaj macie Państwo rozłożone masy, to jest jego program, tak, poprosiłem go, żeby wysłał. To jest ciekawe, bo jakby wątpię, żeby myślał o tym wcześniej, że byłby w stanie coś takiego zrobić. W tej chwili pracuję nad tym, żeby wprawić to w ruch, ponieważ to znowu, ja uważam, że takie rzeczy są bardzo proste, staram się to studentom pokazywać i no, w tej chwili próbuję taką jedną masę przesunąć i zrobić z tego animację. Kolejna rzecz to jest równania. Proszę Państwa, z czym kojarzy się fizyka i dlaczego fizyka jest często tak postrzegana niezbyt? Z równaniami. Z równaniami, prawda, równania straszą, to co widzicie Państwo, to są równania różnego typu. Równanie w środku to jest równanie przepływu, które my rozwiązujemy, żeby te wszystkie przepływy dostać, tak? No i to straszy, prawda? Straszy dlatego, że nie jesteśmy z tym zaznajomieni. A nie jesteśmy zaznajomieni od dziecka, ponieważ od dziecka widzimy wszystkie inne rzeczy, tylko nie równania. I myśmy wpadli ze studentami na taki pomysł w ramach innych zajęć i zaczęliśmy realizować w ramach projektu programistycznego projekt, w którym mamy puzzle z równaniami. To taki temat trochę zabawny. Chcemy zrobić puzzle, w których jakby dziecko lat 2, 3, 4, autentycznie testujemy to na takich dzieciach, ponieważ ja jestem ojcem 3-4-latka, więc dzieci testują. Jest to dla nich dosyć zabawne. Chcemy zrobić puzzle, w których układa się równania. Projekt jest wykonywany w technologii Unity, jedna z najnowszych, najbardziej nowoczesnych technologii w tej chwili do projektowania gier, w których będzie można uruchamiać ten projekt na urządzeniach mobilnych. Tak wygląda proces tworzenia tego oprogramowania. Mamy program, w którym te puzzle się układa i chciałbym Państwu teraz pokazać króciutko, jak taki projekt wygląda. To jest urządzenie, które dostaliśmy od firmy NVIDIA. Ono jest w zasadzie niedostępne w Polsce, więc macie Państwo znowu okazję, żeby sobie to obejrzeć. Ja zachęcam po wykładzie, po prezentacji instytutów mogą Państwo sobie zobaczyć, jak to wygląda. Ja już pokazuję, więc tutaj mamy tą aplikację. Osłona obiektywu, tak. Już, tutaj mamy to urządzenie, na którym ja szybciutko tylko uruchomię i pokażę, jak taka aplikacja wygląda, więc którą stworzyli nasi studenci. Więc aplikacja wygląda w ten sposób, mamy tutaj równania, jeżeli równanie ułożymy dobrze, to będzie zielony kolor, jeżeli źle, to będziemy mieć kolor czerwony. Prawda, cała idea tej aplikacji jest taka, żeby przygotować to w takiej formie, żeby 2- i 3-latek zagrał, on zagra w to 5 minut, zostawi to na 3 lata, nie zajrzy w to, bo ja to wiem, znaczy no tam zajrzy, no, poławi się, ale za 15 lat spojrzy jeszcze raz na takie równanie i powie, że on gdzieś to widział i to wygląda dosyć dobrze. Udało nam się też, proszę Państwa, dopracować sterowanie z tego urządzenia.
co jest w pewnym sensie sukcesem tego projektu, ponieważ, tak jak mówię, urządzenie to jest urządzeniem bardzo nowym. To jest NVIDIA Shield, który firma NVIDIA stworzyła rok temu i myśmy byli na takiej konferencji, na której te urządzenia były rozdawane, więc udało nam się też to do tego projektu wprowadzić. Teraz, proszę Państwa, ja troszeczkę wyszedłem poza czas, więc postaram się już powoli kończyć, ale już kończymy. Dwa słowa na temat tego, w jaki sposób działamy w Instytucie, żeby promować naszą fizykę. Mamy konkurs na oprogramowanie popularyzujące fizykę. W ramach tego konkursu w tym roku powstały dwa programy, które dwa słowa powiem. Drugie miejsce zajął pan Maciej Lewicki programem Robot Drive, który służy do sterowania grą komputerową przy pomocy urządzenia mobilnego. Bardzo ciekawy projekt. Zachęcam, żeby po wykładzie przyjść do mnie, ja pokażę, jak ktoś chce coś więcej na temat tych programów. I drugi program, który powstał, to jest program stworzony przez pana Mateusza Wancewicza, który studenta trzeciego roku, który tak naprawdę służy do tego, żeby badać fizykę w takim przestrzeni trójwymiarowej, oglądać zjawiska fizyczne. I pan Mateusz wczoraj w nocy o godzinie pierwszej wysyłał mi przygotowaną specjalnie dla Państwa, więc jeżeli ktoś będzie się chciał pobawić, wersję tej gry na urządzenie NVIDIA Shield. Więc proszę Państwa, udało się studentowi trzeciego roku przygotować program na jedno z najbardziej nowoczesnych urządzeń, który służy właśnie do wizualizacji eksperymentów fizycznych. Zachęcam do tego, żeby sobie ten program obejrzeć. On jest dostępny w sieci za darmo, Interactive Lab, na każde możliwe urządzenie, ponieważ został wykonany właśnie w technologii Unity, czyli Windows, Xbox, PlayStation, komórki, urządzenia typu NVIDIA Shield można uruchomić, pobawić się i zobaczyć. Pana Mateusza będzie można zresztą w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki zobaczyć przy Teatrze Lalek we Wrocławiu, w pawilonie Wydziału Fizyki i Astronomii, gdzie będzie prezentował fizykę komputerową. Ale nie tylko symulacje. Mamy dwóch bardzo zdolnych studentów, bardzo aktywnych, którzy w tej chwili uczą 7, 8, 9 i 10-latki na czwartym piętrze obsługi komputerów typu Raspberry, czyli programowania takich urządzeń typu embedded, którzy zbudowali klaster obliczeniowy przy pomocy urządzeń Raspberry Pi. Ten klaster jest tu dostępny, też można go obejrzeć, jak ktoś jest zainteresowany. Zapraszam do kontaktu. A teraz chwila wytchnienia. Przedłużyłem wykład o 10 minut, bardzo przepraszam, ale ja ten wykład kończyłem wczoraj w nocy i nie byłem przygotowany na to, żeby go sprawdzić, więc ja go nie sprawdziłem, skąd takie przedłużenie. W każdym razie chwila wytchnienia, tak? Chwila wytchnienia dla nas, nie tylko dla jakby w ramach wykładu, to jest... Mamy też inną działalność. Nasi studenci zorganizowali w tym roku w styczniu bal fizyka. Impreza okazała się bardzo dużym sukcesem, to znaczy osoby, które zjawiły się na tym balu, a byli to studenci, kadra z rodzinami. I mieliśmy dużo świetnej zabawy, ja tam też byłem, stąd o tym jakby mi łatwo mówić. Było naprawdę bardzo fajnie. Są takie inicjatywy, z tym wyszli studenci. No, my nie chcieliśmy być dłużni i tak się zaczyna tak naprawdę każda działalność, skoro studenci przyszli do nas i zrobili nam taką imprezę, która odbywała się tu w stołówce, to myśmy wymyślili, że my też zrobimy imprezę i w maju w tym roku wyjeżdżamy na rajd fizyka. Już jakby zostało to ogłoszenie zrobione. Mamy zebranych prawie 40 osób, z czego ponad połowa to jest kadra z dziećmi. Do tego, prawda, studenci tam, którzy chcieli. Jest naprawdę bardzo fajny wyjazd. Mamy wynajęty cały ten budynek, to jest ośrodek Storczyk Uniwersytetu Wrocławskiego, więc myślę, że będzie bardzo fajnie. To tak, żeby Was zachęcić, że nie tylko, prawda, robimy jakieś trudne rzeczy. No i czy studia na Wydziale Fizyki, prawda, zachęcam. Można zajrzeć na naszą stronę Facebook, gdzie różne takie informacje się pojawiają. Jeszcze raz bardzo przepraszam za przedłużenie i dziękuję bardzo. Tak jest. I zapraszamy pana dyrektora Instytutu Fizyki, której teoretycznej, do przedstawienia.